Witamy serdecznie na prezentacji tylko części członków Komitetu Honorowego Marszu 13 grudnia, Marszu Niepodległości i Solidarności. Dziś nastąpi takie symboliczne podpisanie deklaracji oraz prezentacja tej deklaracji. Ona dostępna już jest na stronie marszu. Można także ją podpisywać. Wszyscy Polacy, którzy chcą, mogą ją podpisać. A o tej samej idei, a także temu, dlaczego ten marsz się będzie, członkowie Komitetu Honorowego, pan prezes Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, deklaracja wyjaśnia cele marszu. Można mówić tutaj o dwóch podstawowych sprawach. Pierwsza z nich odnosi się do rocznicy. Odnosi się do wydarzenia sprzed 30 lat, do tego, co się wtedy stało, do tego wstrząsu, który przeżyło wówczas społeczeństwo polskie, nasz naród, do strat, które mi zadano, strat, których skutki trwają po dziś dzień, a także do faktu, iż to wszystko, co wtedy uczyniono przeciw Polsce, przeciwko elementarnym interesom naszego narodu, nie zostało po dziś dzień ocenione ani w kategoriach moralnych, ani w kategoriach prawnych. Wojciech Jaruzelski jest człowiekiem honoru. Bardzo wielu ludzi, którzy dopuścili się ciężkich przestępstw przeciwko współobywatelom, nie ponosi z tego powodu jakichkolwiek konsekwencji. I o tym będziemy mówić podczas tego spotkania, podczas tego marszu, podczas wieczu przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Także ci wszyscy, którzy sugerują, że chcemy jakby zmienić temat, są w całkowitym błędzie. To będzie marsz pamięci. Marsz pamięci o stanie wojennym, o solidarności z tamtego okresu, o tym wielkim zrywie narodowym, który był także, a jeśli spojrzeć na to z perspektywy historycznej, przede wszystkim zrywem niepodległościowym. I właśnie to słowo, to pojęcie, ta wartość, jaką jest niepodległość, łączy tą tematykę z tą współczesną, do której też będziemy się odnosić. Bo chodzi o zagrożenie dla niepodległości Polski dzisiaj. Nie można lekceważyć takich wydarzeń jak wystąpienie w stolicy obcego państwa ministra spraw zagranicznych, urzędującego ministra spraw zagranicznych, który od tak sobie stwierdza, że jesteśmy gotowi wyrzec się części polskiej suwerenności. A jeśli przyjrzeć się tym planom i wziąć pod uwagę te ograniczenia suwerenności, które i tak przyjęliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, to można chyba powiedzieć bez przesady, że po prostu wyrzec się suwerenności. To porównanie do Stanów Amerykańskich jest tutaj wielce charakterystyczne. Stany amerykańskie w sensie prawa międzynarodowego nie mają charakteru podmiotu, nie są suwerenne. I przeciwko temu chcieliśmy zaprotestować. I ten protest łączy się w sposób zupełnie bezpośredni z tym elementem rocznicowym. To są dwie sprawy, które mimo 30 lat ciągle pozostają aktualne. To, że one pozostają aktualne dzisiaj, jest niesłychanie smutne. Jest bolesne, ale jest faktem. Faktem, do którego trzeba się ustosunkować. Stąd ta deklaracja, stąd marsz. No i niestety, być może także z tego powodu mamy do czynienia z różnego rodzaju wypowiedziami, które w gruncie rzeczy godzą w prawa obywateli do demonstracji, to jest jedno z podstawowych praw obywatelskich, które zmierzają do tego, żeby zastraszyć, wystraszyć, nadać temu przedsięwzięciu charakter, który ma być przez społeczeństwo odrzucony. Nadać charakter jakiejś awantury, jakiegoś działania zmierzającego do zakłócenia porządku publicznego. Otóż
to przedsięwzięcie takiego charakteru w najbliższym stopniu nie ma. To obecny premier najwyraźniej boi się bardzo tej rocznicy, boi się tej sprawy, boi się jakiejkolwiek aktywności społecznej. Dlaczego się boi? No, trzeba spytać o to jego. W każdym razie jest tak, że dzisiaj zaczyna się bardzo ważne spotkanie Unii Europejskiej we wszystkich krajach, które mają coś do powiedzenia, zostało ono poprzedzone przemówieniami premierów w parlamencie, dyskusją w parlamencie. W Polsce nie tylko opinia publiczna jako całość, ale nawet posłowie nie są w gruncie rzeczy poinformowani, z jakim planem jedziemy, jakie znaczenie z punktu widzenia rządu, chociaż były tylko te deklaracje premiera Tuska o tym, że się zgadza ze wystąpieniem ministra Sikorskiego, ale jakie plany rządu będą tam realizowane. I to też jest niesłychanie wręcz charakterystyczne. I to jest też powód do tego, żeby powiedzieć, i to głośno powiedzieć, nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Katarzyna. Proszę Państwa, 30 lat temu aktorzy przystąpili do bojkotu środków masowego przekazu. Nie braliśmy udziału w radio, w telewizji, bo telewizja, radio kłamały. Oczywiście brałam udział w tym bojkocie 30 lat temu. Teraz nie mogę powiedzieć, że wszyscy kłamią, natomiast naprawdę bardzo często mijają się z prawdą. Mówią nie całą prawdę, jak również bardzo manipulują, grają do jednej bramki. To jest pierwszy powód, dlaczego pójdę na ten powód. Drugi powód, w tym stanie wojennym ksiądz Jerzy Błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko zaprosił aktorów do stanięcia przed ołtarzem w mszach za ojczyznę w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu. Stawałam tam. Byliśmy niezwykle wzruszeni, że możemy mówić słowa prawdy wtedy. Do tej pory nie są rozliczone śmierci, bo nie wiemy, kto wydał rozkaz zabicia księdza Jerzego. Kto wydał rozkaz zabicia księdza Zycha, księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca. Tych wszystkich księży miałam ten zaszczyt znać osobiście. To jest drugi powód dlaczego idę na ten powód. Trzeci powód, proszę Państwa, w stanie wojennym brałam udział, byłam mocno zaangażowana w drugi obieg, tak zwany, młodzież nie wie, co to było, nielegalna prasa, książki wydawane, pracowałam w CDN-ie, prowadzonym przez Sławka Bieleckiego. Wydaliśmy około 100 pozycji, wyszła nawet książka Biznes Patriotyczny 13, ma być promocja tej książki. Proszę Państwa, i wtedy był drugi obieg. I w tej chwili też w jakim sensie jest drugi obieg, dlatego że znakomici dziennikarze nie mają miejsca w środkach masowego przekazu, nawet tych państwowych, że filmy, które są wartościowe, nie są puszczane w telewizji. I to jest trzecia sprawa, dlaczego idę na ten powód. I to była taka moja prywatna wojna polsko-jaruzelska, którą wydawało nam się, że wygraliśmy, nam się tylko wydawało niestety. I jest taka piosenka, nie przenaście nam stolicy do Krakowa, a ja sobie zawsze wtedy nucę, chociaż fałszuję, jestem śpiewająca inaczej, jak to się mówi, żeby nikogo nie urazić. Proszę Państwa, to śpiewam sobie, nie sprzedawajcie nam Polski po kawałku. I to jest ten czwarty powód, dlaczego idę na ten powód. Zapraszam wszystkich swoich przyjaciół, a i wrogów, którzy może zobaczą, co robimy, bo nie mieli szansy zobaczyć nas 11 listopada. Widzieli tylko to, co chcieliście tam pokazać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Zofia Łączewska. Ja się chciałam z Państwem przywitać i namówić wszystkich do wzięcia udziału w tym pochodzie, dlatego że myśmy 30 lat temu chcieli mieć naprawdę niepodległość. Być może z kawałków musimy zrezygnować ze względu na traktat lizboński, ale czy naprawdę aż tyle? I tylko tyle mam do Państwa do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Uczestniczę w konferencji poświęconej marszowi organizowanemu w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego jako współorganizator Marszu Niepodległości z 11 listopada. Chciałbym przy tej dobrej okazji podziękować inicjatorowi Marszu Niepodległości i Solidarności, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, za solidarność narodową, jaką okazał natychmiast Marszowi Niepodległości. Wszyscy pamiętamy, iż przekazy z tego wspaniałego wydarzenia poddane były różnego rodzaju manipulacjom, które mogłyby spowodować fałszywy obraz tego wielkiego zgromadzenia patriotycznych Polaków w świadomości społecznej. Udało się
obronić prawdę o Marszu Niepodległości dzięki serii wypowiedzi autorytetów społecznych na czele z szybką, trafną i właśnie okazującą solidarność wypowiedzią pana prezesa Kaczyńskiego, która to wypowiedź wygłoszona na zajutrz po marszu spowodowała refleksję mediów i reorientację opinii publicznej, która zdała sobie sprawę, że 11 listopada mieliśmy do czynienia z wielkim zgromadzeniem patriotów, a prawdziwą hańbą tego dnia były akty agresji dokonywane przez wrogów naszej niepodległości wobec polskiego munduru i polskich symboli. Dlatego też, dziękując za ten przejaw narodowej solidarności, chcę tym bardziej zachęcić, zaprosić, wezwać wszystkich uczestników Marszu Niepodległości z 11 listopada do tego, aby 13 grudnia uczestniczyli w Marszu Niepodległości i Solidarności. Czynię to tym chętniej, iż Marsz Niepodległości i Solidarności nie jest inicjatywą tylko partyjną, ale skupia, jak dzisiaj widać, szeroką gamę środowisk społecznych, także tych, które na przykład w roku 2007 miały swoje odrębne zdanie w kwestii traktatu lizbońskiego. Jednak dzisiaj, kiedy polska niepodległość narażona jest na szwank poprzez berlińskie wystąpienie ministra spraw zagranicznych, stajemy tutaj razem i ze względu na wspólnotę tradycji antykomunistycznego oporu z czasów stanu wojennego i ze względu na jednolitą chęć obrony polskiej niepodległości, idąc ramię w ramię 13 grudnia we wspólnym marszu niepodległości i solidarności. Bardzo dziękuję. Pan poseł Janusz Janek. Szanowni Państwo, całe swoje życie walczyłem o to, żeby o polskich sprawach decydowano tutaj, nad Wisłą, w Warszawie. Również za to swoje życie oddali one. Ofiary stanu wojennego, ale nie tylko. Ofiary grudnia. Wiele pokoleń złożyło swoją daninę krwi. Miesiąc temu na Wiejskiej w polskim parlamencie wypowiadałem słowa Rady Przysięgi. Ślubuję strzec suwerenności i interesów kraju. Tak mi dopomóż Bóg. To wszystko są powody wystarczające i uprawniające, zobowiązujące mnie i wielu do tego, żeby dzisiaj występować w obronie suwerenności Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tomasz Sekund. Szanowni Państwo, 250 klubów Gazety Polskiej weźmie udział w Marszu Niepodległości i Solidarności. Powody są dwa. Po pierwsze, identyfikacja naszych czytelników. Około 600 tysięcy odbiorców naszych mediów, które robimy, które powstają każdego dnia. To jest identyfikacja pokolenia Solidarności. Większość z nich deklaruje, że data 13 grudnia to dla nich lub dla ich rodziców, bo też jest często młodych, którzy się pamiętają z nowego, to jedna z takich kluczowych dat w ich życiu, w ich osobistym życiu. Albo ktoś był internowany, albo też był poddany represją. To są ludzie, którzy wywodzą się bezpośrednio z tego jądra, z tej działalności. Czytelnicy Gazety Polskiej i pozostałych mediów. I druga dla nas szczególnie istotna sprawa. Wśród naszych czytelników są zarówno ci, którzy głosowali za wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak i przeciw. Ale wszyscy czują się oszukani. Dlatego, że nigdy nie było mowy o tym, że Polska ma tracić suwerenność. W czasie debaty o Unii Europejskiej i następnych debat nikt tym czytelnikom i tym ludziom nie zapowiadał, że celem jest likwidacja polskiej niepodległości i tworzenie superpaństwa. Ci ludzie chcieliby się dowiedzieć, dlaczego się promuje to przez nim, dlaczego podejmuje się decyzje ponad ich głowami. Ja myślę, że udział w tej demonstracji jest o tyle dla nas obowiązkowy, że odpowiedź na tej pytanie władze Polski nie chcą udzielić w Polsce. Uważają, że ich zwierzchnikami, ludźmi, przed którymi muszą się tłumaczyć, są politycy na zewnątrz Polski. Myślę, że wyborcy mają prawo pytać, bo być może to prawo będzie realizowane wkrótce w dużo bardziej ograniczonym zakresie. My chcemy skorzystać z naszych praw obywatelskich, dlatego dołączamy się do marszu. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dariusz Maciejewicz. Szanowni Państwo, stan wojenny był
nieprawdopodobnym uderzeniem w polskie aspiracje narodowe i niepodległościowe. Po dzień dzisiejszy mam w uszach ten straszliwy zgrzyt bramy stoczni 15 grudnia o 6 rano rozjeżdżanej przez czołgi i huk wystrzałów w Gdańsku czołgów strzelających. Nieprawdopodobne olbrzymie cierpienia Polaków, setki tysięcy młodych ludzi wyrzuconych poza kraj, większość z nich do dzisiaj nie powróciła. Dziesiątki tysięcy, którzy przeszli przez więzienia, setki zabitych. Ta cała ofiara została złożona po to, żeby Polska była niepodległa, solidarna, sprawiedliwa, a nie po to, żeby dzisiaj człowiek, którego uczyniliśmy jako naród ministrem, rezygnował z suwerenności. I nie po to, by dzisiaj nas przekonywano, że musimy zrezygnować z niepodległości w zamian za bezpieczeństwo, bo my pamiętamy, tak jak pamiętają pokolenia ludzi z Armii Krajowej, jak pamiętają miliony ludzi, którzy przeciwstawiali się okupacji komunistycznej. Pamiętamy, że ten, kto rezygnuje z niepodległości, nie będzie miał bezpieczeństwa. I powiedziano nam to jasno podczas exposé. Powiedziano nam, że mają za to zapłacić polscy rolnicy. Powiedziano nam, że mają zapłacić polskie kobiety, które będą pracowały do 67 roku życia. Powiedziano nam, że będzie zapłaciła za to młodzież, która nie będzie miała nadal pracy. Ten, kto rezygnuje z niepodległości, rezygnuje także z możliwości godnego życia. Dlatego apelujemy i zwracamy się do wszystkich, którzy byli przez te lata zawiedzeni tym, iż ich walka nie przyniosła rzeczywistych zmian w ich życiu, żeby dzisiaj przyszli 13 grudnia na marsz. Bo to jest marsz niepodległości i solidarności. Marsz, który ma na celu budowę Polski solidarnej, niepodległej, sprawiedliwej. Bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to...